byliśmy w Wiedniu, Austria gra z Mołdawią. W trzeciej minucie rzut wolny dla reprezentacji Austrii i Thomas Fliegel faulowany przez Oleksiciego w polu karnym. Stuart Dougal, szkocki arbiter prowadzący to spotkanie, dyktuje jedenastkę. Andreas Herzog lewą nogą, pewny strzał doświadczonego piłkarza i 1-0 obejmują prowadzenie gospodarze. To było już w trzeciej minucie, spodziewano się zatem prawdziwego pogromu w Mołdawii. W 29 minucie jeszcze raz Thomas Fliegel i jeszcze raz napastnik Austrii Wiedeń faulowany, tym razem przez Berko i jeszcze raz Herzog. Niemal tak samo uderzona piłka przez aktualnie gracza Rapidu Wiedeń. 2-0. Austria po dwóch karnych Herzogach zwycięża Mołdawię na początku eliminacji do Euro 2004.